Rozmawiamy z Janną Szarawagą, obrotową reprezentacji Polski. Finały Mistrzostw Polski, twoja znakomita forma, teraz mecz kontrolny, też bardzo dobra gra w obronie, bardzo dobra gra w ataku, łapiesz piłki w jedną rękę, rzucasz bramki. Chyba dobrze się czujesz, jeżeli chodzi o swoją dyspozycję. W tym sezonie na pewno dużo lepszą formę prezentuję niż w poprzednich. Tu przyjechałam na kadrę też, żeby powalczyć i pokazać, że ta forma w klubie przełoży się też na pomoc w kadrze. W dzisiejszym meczu dałyśmy z siebie wszystko. Chciałyśmy na pewno poćwiczyć różne zagrania. No i po prostu każda tu z siebie daje wszystko i staramy się nauczyć się zgrania ze sobą. Ty w reprezentacji w meczu o stawkę debiutowałaś przed rokiem. Grałaś też w marcu w turnieju towarzyskim, który odbywał się w Gdańsku. No a teraz przed drużyną narodową i przed tobą duże, duże, bardzo poważne wyzwanie. Mecz z mistrzyniami olimpijskimi i Rosjankami. Dwumecz. Tak, no jest to na pewno duże wyzwanie. Mają silną ekipę. Mistrzynie olimpijskie, no na pewno będziemy starać się powalczyć o punkty. Damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że to będzie wynik na naszą korzyść. Czy wy bardzo koncentrujecie się na tym pierwszym meczu? Gramy go na wyjeździe i korzystny rezultat w tym pierwszym spotkaniu na pewno otworzy sytuację, jeżeli chodzi o rewanż, który odbędzie się w Koszalinie. Koncentrujemy się na tym meczu, ponieważ na pewno uważamy, że teraz nie będzie to łatwy mecz, ale damy z siebie wszystko, żeby później przyjechać już u nas i pokazać przed własną publicznością, że potrafimy grać, że gramy z najmocniejszymi na równi. Także. I tego wam życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.